Siema, z tej strony Xredia, aktualnie znajdujemy się na serwerze Dragon7.eu. Zostawcie subika, łapkę w górze i dzwoneczek. Piszcie w komentarzu swoje niki, ponieważ co 25 lajków losujemy już frienda na 7 dni na nową edycję, więc wydaje mi się, że warto wziąć udział, więc polecam. I jeżeli chcecie ten konfig, to na to oczywiście ja się z szanownymi widzami podzielę. I na 100 lajków dostałem ten owy konfig, ale uciekł, to. Dobra. Nie no, ja lubię tak zabijać ludzi na darmo zjadów. Zabaw, on się boi mnie. Zjarany. Podłoga. I po co stawiasz te bloki, mordo? Dobra, co on myśli, że mnie zabije, czy co? No i to ja się przedobinem rogów, ale się wysypał kolega. Dzięki stary za oddanie tempu. Pozdrawiam cię serdecznie, mam nadzieję, że jestem tu razem przemyśleć swoje. Ha, jeszcze mi napisał coś wulgarnego, chłopie. To co żeś napisał, to najwyżej to możesz ty zrobić albo twoja rodzina, nie? Ej, nie mam pereł, nie wziąłem perełek niestety. A nie wziął. On mnie zabije pewnie. Zziewalną jakiegoś odkryta frajer palony. Miałbym perłę, to bym z nim wygrał, teraz muszę itemki ogarnąć, mam 1059 rankingu. Ale to będzie tylko formalny, żeby sobie ogarnąć. No i mamy itemki ogarnięte, jakiś ziomeczek ma lekko wulgarny nick. A nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go zabić. Oczywiście w Minecrafcie. Bo gdzie indziej. Kurde, prawie go miałem, złą perłę cyknąłem niestety. Lekko mnie to zdenerwowało. Dobra, lecimy z niego perełką, zapomniałem lekkie laury włączyć niestety. No i pa. Kurde, że nie polizał. Ciekawe, za niego rankingu dostanę. Mam 20 HP 14. Dobra, ja mi sobie. A, jak chciał mnie dobić. Mam mniej HP ode mnie. No i polizał plus 230 po kramki. Zaraz robimy świece. Elo. 3-2-0. La. Jak ja tu zaraz topeczkę wbijam. Ale wulgarny. Nie no, wydaje mi się, że 2000 rankingu wbijemy na chillu. Zabijamy sobie tutaj trochę na te barce. A potem pójdziemy zobaczyć na warp PvP, nie? I zobaczymy, jak to tam hula w ogóle. Czy w ogóle, jak to się mówi, gra warta świeczki, nie? Lecimy sobie na te pareczki eleganckie. Aż te warpy na sobie lepiej skonfigurujemy. Że większa różnica rankingu, żebyśmy się mogli tepać. Wciąż szybko arenę kliknięto. Te parki. Dobra, mamy. Jak widać jest godzina 22:56. I ludzie też średnio są pojedyncze te pareczki. Też te parki może sobie skonfiguruję, żeby większy przedział rankingowy był. Te parki. Dobra, mamy zrobione, że każdy się tepa. Dobra, lecimy w niego od razu na wstępie. Elegancko. Warp. Zafarcie go w sumie zabiłem. Aż muszę sobie lepiej usiąść z wrażenia. Bo te redkryty oddają na tym serwerze. Taki duży damage jest wtedy. Myślę, że tak, dobra. Mam sobie skonfigurowaną już 790 rankingu. A, już raz. Ale flyer z niego. 13 HP ma. Że piątka. 962 punkty już. Elegancko lecimy. Szybko wbijamy z schowek. Dobra. Jesteśmy dobrani. Też efekty. Dobra. Nie no, tak to ja mogę killować tych bankartów. Dobra, od razu perła. I dużo do niego dostanę. Wtedy jeden kolega nieco nas ukatrupił. A nic ze stoi na przeszkodzie, bo i tak mamy bardzo dużo rankingu, czyli 958 w 3 killach. Dobra, wchodzimy sobie na te parki. Dobra. Ile on ma punktów? No nie, no przecież to jest jakiś pet. Dobra, gonimy go. Dobra, jadę z nim. Odkryty będę mu robił. Dobra, chciałem go jeszcze ten parki sprzedać.
tu śnieżki mi przenikają przez gościa, walisz w niego, a to jakoś co przylatuje. I co, on już został? Zaczął sobie gardę trzymać po prostu. Nieźle ziomeczek ogarniał ten serwerze. Ej, emerald wrzuciłem środkowo, warp. Muszę sobie perły dobrać, będzie, szanowni państwo, elegancko. Tylko słabo, że ten się z takim noobem niestety, co miał mało punktów. A chcę na tym odcinku, na tym koncie bynajmniej wbić minimum 1500 rankingu. Skullhead. Dobra. Kurde, dostaliśmy bana, szanowni państwo, od konsoli. No przykra sprawa. Jeżeli wam się spodobał taki materiał, to wiecie co robić. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć, hej.